Szanowni goście, członkowie koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Obecny 2021 rok to jubileusz naszego związku. Jest to rok analiz, ocen i podsumowań jego działalności. 40 lat temu, 12 lutego 1981 roku w Warszawie odbyło się spotkanie działaczy klubów oficerów rezerwy i przedstawicieli środowisk kombatantów z całego kraju. Celem tego spotkania było omówienie problemu związanych z utworzeniem i powołaniem Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Podczas spotkania powołano 46-osobową Krajową Komisję Założycielską. Cel tego spotkania polegał na omówieniu i zorganizowaniu Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Opracowano statut i zakres działania. Organizowano spotkania na szczeblach centralnych, resortowych i wojewódzkich. W dniach 13-14 czerwca 1981 roku miał miejsce pierwszy krajowy zjazd delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Podczas obrad powołano zarząd główny, statut, władze statutowe oraz przyjęto program działalności Związku. Po powstaniu Związku krajowe zjazdy odbywały się co 4 lata. Statut ulegał korektom. Powodem były zmiany ustrojowe. Po pierwszych demokratycznych wyborach w czerwcu 1989 roku nasz związek w 99% poparł Solidarność. Nazwa związku ulegała przemianom. Na 5. Krajowym Zjeździe przyjęto nazwę Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Związek skupiał byłych żołnierzy zawodowych i podchorążych rezerwy. Nazwa ta funkcjonowała do 8. Krajowego Zjazdu, na którym przyjęto nazwę Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Nazwa ta istnieje do dnia dzisiejszego. Pomimo tego, że z nazwy widnieje wyłącznie Wojsko Polskie, to członkami mogą być przedstawiciele różnych służb mundurowych. Na przykład Policja, Straż Graniczna, Straż Więzienna i inne. W roku 2009 została powołana federacja pod nazwą Stowarzyszenie Służb Mundurowych. Federacja obserwowała sytuację emerytalno-rentową byłych żołnierzy, pomoc socjalno-bytową i zdrowotną. Od momentu powołania związku jego działalność polegała na zasadzie wzajemnej współpracy, porozumień oraz współpracy pomiędzy związkiem a gminą, powiatem, 15 pułkiem przeciwlotniczym, wojskową komendą zupełnie w Giżycku, klubem jednostki wojskowej, domem kultury, zarządem Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap, gołdapskimi szkołami i innymi instytucjami miasta i powiatu, których z nazwy nie wymieniłem. Nasza współpraca jako byłych mundurowych to przede wszystkim szerzenie patriotyzmu, miłość do ojczyzny, narodu oraz szacunek do munduru żołnierza Wojska Polskiego. Niestety nadszedł czas, a był to 5 lutego 2016 roku, kiedy to minister obrony narodowej nakazał dowódcom jednostek wojskowych rozwiązać w trybie natychmiastowym jakiekolwiek porozumienia i współpracy jednostek wojskowych ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Dowódcom jednostek wojskowych oraz gospodarzom instytucji wojskowych zakazano kontaktu z przedstawicielami związku. Zabrano nam korzystać z pomieszczeń, które kiedyś były dostępne, m.in. kluby, kasyny, sale tradycji i podobne. Kolejnym bardzo bolesnym ciosem i zaskoczeniem dla nas jest zasada i procedury wystawienia wojskowej asysty honorowej żołnierzom odchodzącym na wieczną wartę. Pomimo tego, że dowódca jednostki może taką asystę przydzielić, to niestety musi liczyć się ze zdaniem opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Dlaczego? Trudna odpowiedź. Na podstawie powyższych przepisów wielu naszych kolegów zostało pozbawionych zaszczytu asysty kompanii honorowej sztandaru orkiestry. Zgadzamy się z oficjalnym stanowiskiem zarządu
Głównego Związku. Dokładamy wszelkich starań, aby Związek Żołnierzy Wojska Polskiego był powszechnie uznawany za rzecznika interesów i obrońców praw żołnierzy, tych będących w służbie i tych, którzy kiedyś służyli ich rodzin. Koło Gołdapskie powstało 21 marca 1981 roku. Twórcami koła byli podpułkownik Franciszek Zabrowski z ramienia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Suwałka, podpułkownik Marceli Nadgłoski, były kwaternik żydowski wojskowy 4808 Gołdapi. W założycielskim spotkaniu wzięło udział 12 żołnierzy. Podczas obrad wybrano prezesa i członków zarządu. Pierwszym prezesem Gołdapskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wybrany został kapitan Tomasz Sosnowski. W kolejnych latach prezesami byli podpułkownik Franciszek Zaborowski 1983-1985, podpułkownik Zbigniew Grzeszczak 1985-1989, major Jan Sobutka 1989-1993, starszy kołnierz Romuald Buza 1993-2001, starszy sierżant sztabowy Henryk Magienicki 2001-2005, podpułkownik Tadeusz Parat 2005-2009. Od 23 lutego 2009 roku mam zaszczyt i przyjemność kierować naszym Gołdapskim Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Stan ilościowy koła był i jest zmienny. Czasami jest to uzależnione od sytuacji politycznej w kraju. Na dzień dzisiejszy jest nas 31 aktywnych członków. Są wśród nas byli i służący czynnie żołnierze. Jako byli mundurowi dotychczas zawsze aktywnie współpracowaliśmy z dowódcą pułków Gołdapi. Zawsze czuliśmy się i czujemy związani z naszym pułkiem. Serdecznie dziękuję dowództwu, kadrze i pracownikom wojska w imieniu swoim i członków koła gołdapskiego za tak wspaniałą współpracę. Mimo sytuacji w kraju, gołdapscy dowódcy nigdy nie odwrócili się od związku. Zawsze możemy liczyć na pomoc i wsparcie. Jesteśmy mile widziani i zapraszani do 15 Pułku Przeciwlotniczego. W środowisku miasta i powiatu staramy się być zauważani. Nasze delegacje od wielu lat uczestniczą w uroczystościach państwowych i rocznicowych. Mieliśmy swoich przedstawicieli w radach samorządowych i osiedlowych. Część z nas kandydowała w wyborach samorządowych. W dniu dzisiejszym, 40. rocznicy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, w imieniu swoim zarządu i członków koła serdecznie dziękuję władzom miasta Gołdapi i powiatu gołdapskiego, dowództwu Gołdapskiej Jednostki Wojskowej, przedstawicielom zaproszonych instytucji, współpracujący ze Związkiem za przybicie, a przede wszystkim za patronat honorowy obchodów 40-lecia Święta Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, panu burmistrzowi Gołdapi i pani starości Gołdowskiej. Dziękuję bardzo. Obiecujemy, że w dalszym ciągu będziemy pamiętać naszych kolegów, którzy odeszli tak zwaną wieczną wartę. A członków ich rodzin, żony, dzieci zawsze z ochotą będziemy widzieli w naszych uroczystościach, świętach i rocznicach. Dziękuję wszystkim przybyłym oraz tym, którzy pomagali i pomagają w naszym związkowym działaniu. Dziękuję zarządowi i wszystkim członkom koła za działalność, zaangażowanie i pracę, która czasami jest poświęceniem własnego domowego, rodzinnego czasu. Na zakończenie chciałbym wszystkich tutaj obecnych zapewnić, że nasze motto zawsze wierni ojczyźnie będzie z nami do końca. Dziękuję. Panie prezesie, szanowni zgromadzeni, z okazji jubileuszu 40. rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w imieniu własnym oraz całego samorządu powiatowego chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i najlepsze życzenia wszystkim członkom koła Gołdap oraz ich rodzinom i najbliższym. Niezmiernie doceniam fakt, że mimo przejścia w stan spoczynku
dalej Państwo się angażujecie, dalej potraficie się ze sobą spotykać i służycie naszej małej społeczności lokalnej. Życzę wszystkim, aby ten stan trwał jak najdłużej, żebyśmy mogli na was zawsze liczyć. I oczywiście życzę takiej motywacji, takiej aktywności jak do tej pory. Myślę, że spotkamy się na kolejnych jubileuszach i zawsze wasz związek będzie istniał i będzie tak aktywny w naszej społeczności lokalnej. Wszystkiego najlepszego. Panie prezesie, szanowni członkowie zarządu, zgromadzeni goście. Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tym 40. jubileuszu, jaki obchodzi Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Dziękuję za zaproszenie. W imieniu burmistrza oraz całej Rady Miejskiej, całego samorządu gołdapskiego składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy, że Państwo jesteście w naszej społeczności lokalnej. Widać Państwa współpracę na szczeblu zarówno samorządu, szkolnictwa. Widzimy tutaj wszystkie pokolenia, młodzież i osoby starsze. Jest to bardzo cenne i budujące. Z okazji jubileuszu 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego składamy najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania za trud i zaangażowanie na rzecz popularyzowania tradycji walk niepodległościowych oraz upowszechniania wiedzy historycznej. Życzymy wielu kolejnych osiągnięć i inicjatyw przyczyniających się do umocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej i prestiżu Wojska Polskiego. Niech zgromadzony w minionych latach kapitał stanowi motywację do dalszej działalności w realizacji waszej szlachetnej misji. Dziękujemy również za wspólne działania na rzecz naszych mieszkańców, a także dla dobra całej gminy. Życzymy dalszych sukcesów. Cieszymy się, że jesteście Państwo wśród nas. Wszystkiego dobrego Państwu i rodzinom. Szanowny prezesie, szanowni goście, no tutaj mam okazję reprezentować dowódcę jednostki z różnych względów. Nie mógł być obecny, oczywiście otrzymałem zadanie godnie go reprezentować. Niniejszym to czynię i pozwolę sobie przeczytać życzenia, które dowódca pułku tutaj mi polecił przekazać dla związku. Z okazji 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w imieniu własnym oraz żołnierzy i pracowników 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego składam Panu, a za Pana pośrednictwem wszystkim żołnierzom Związku najserdeczniejsze życzenia wytrwałości w działaniu, spokoju, a także szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niechby siłek wkładany w działalność Związku przynosi Wam wymierne korzyści i wiele satysfakcji w wypełnieniu codziennych obowiązków. Podpisie dowódca Pułku, pułkownik Tomasz. I to, co Pan wcześniej odczytał tutaj odnośnie naszej współpracy, mam nadzieję, że ta współpraca nie tylko będzie przedłużona na kolejne 40 lat, a nawet na tym poziomie jak do tej pory, a nawet myślę, że lepszy. Także gratuluję, życzę wszystkiego najlepszego i no, liczę na kolejną 40, że nastąpi. To jest pierwsza, mam nadzieję, ta 40, którą chodzimy w dniu dzisiejszym. Dziękuję.